Stacje ładowania samochodów elektrycznych powoli stają się biznesem w Polsce. Oprócz pierwszej firmy, która jest na tym rynku od kilku lat, Greenwaya, który wprowadził już opłaty ponad rok temu, dołączają do niego także kolejne sieci stacji ładowania wprowadzające już płatności, m.in. GoPlus e-Auto w Krakowie, Tauron, który na przełomie listopada i grudnia wprowadzi już płatności za swoje stacje ładowania na południu Polski. Także Innogy w Warszawie planuje pobierać już w tym 2019 roku płatności za ładowarki. Jednocześnie rozbudowuje bardzo mocno sieć. Do końca tego roku w Warszawie chce mieć już 100 punktów ładowania, a do końca przyszłego roku 300 punktów ładowania. Te stacje już w tej chwili są rzeczywiście montowane także na trochę odleglejszych dzielnicach od centrum miasta. Rozbudowuje swoją sieć także największy sprzedawca energii elektrycznej w Polsce, PGE, i on także testuje już płatności za swoje stacje ładowania i zapewne w przyszłym roku także będzie już chciał pobierać za nie pieniądze. Następna w kolejności jest sieć stacji Orlen, która także już przymierza się do tego, aby zacząć zarabiać pieniądze na stacjach ładowania. Natomiast ten biznes jest niestety taki, że jeszcze przez wiele lat zapewne trzeba będzie dokładać do tego, aby utrzymywać te stacje. Przede wszystkim, jeżeli nie przybędzie nam dużo samochodów elektrycznych na rynku, to te firmy mogą popaść w kłopoty, ponieważ mamy już dzisiaj w Polsce bardzo dużo stacji ładowania w stosunku do liczby aut, które mogą z nich korzystać.